Co, ty się nie przyznajesz, że łódkę sobie kupujesz? Ja? Czy może jacht? Nie, no skąd? No to po co ci magazyn żeglarski? Znalazłem u ciebie na biurku, no proszę, na okładce ponton jakiś żeglarski. Po co ci to? A nie, to takie coś mi do skrzynki wsadzili. Wszyscy to mieli. A ty co robisz? Zniszczenie mienia. O, list gończy za gościem wypuściłem. O. Ty, ale tu w ogóle nie widać twarzy przecież. No ale na nagraniu widzisz też jakoś tak nie widać, nie? Proszę tego pana aresztować. To jest kradzież. A to tego z wieńcem szukamy, tak? Nie, no coś ty. Tego z tyłu, co się czai i chce mu się do dupy dobrać. Weź przestań, ja tu specjalnie z wąsów jadę, a ty... A co się tam stało? No co, łyse gąsienice były. Co łyse? No co, gąsienice łyse były. Nie widziałeś łysych gąsienic? No nie. Czołg miał łyse gąsienice i wjechał w wóz strażacki. Ty, a gdzie to było? A, to taki piknik rodzinny pod hasłem Bezpieczna Polska był. No to mieli szczęście, bo jakby nie był pod hasłem Bezpieczna Polska, to by kurwa w przedszkole wjechali zamiast w straż pożarną. Dobra, a co masz dla mnie? Dobrą wiadomość. W sytuacji, w której dwóch generałów zdecydowało zdjąć mundur żołnierza Wojska Polskiego, natychmiast zostali powołani ich następcy. Ty i my mamy być następcami? Nie, my będziemy zastępcami. Tak? Tak, będziemy zastępować gąsienice w czołgach. Weź się. Tajna misja, dzwonił komendant, żeby przygotować kandydata na generała. Aha, dobra. Aha, czekaj, ale skąd mam przywieźć? A gdzie jest największe wsparcie armii? Szkoła oficerska, tak? Zimna, gdzie są istotne źródła siły narodu polskiego? W Giszeniu? Nie. Co daje Polakom polskich? Koła gospodyń wiejskich obok Armii Polskiej dają nam siłę, poczucie bezpieczeństwa. Ale zaraz, bo nie kumam, to ja mam po generała jechać do koła gospodyń wiejskich? I przywieźć mi tu zapasową generałową. No i co? Przywiozłeś ją? Tak, tylko się nie zdziw, bo jest przebrana za faceta. Czekaj. O! Ale po co? No w tym kole gospodyń wiejskich jedna była za faceta przebrana, no to akurat taką wziąłem, nie? To dlaczego ty ją w dywan zawinąłeś? No bo no nie chciała iść, no. Wiesz, jak się pluła? Ty, a może się bała, że ty chcesz ją zgwałcić? No bo ty po urlopie taki opalony, że na uchodźce trochę wyglądasz. No weź, nie, no co ty, weź, przestań. A ona ładna chociaż jakaś? Nie bardzo takie, wiesz, czoło wysokie, takie włosy, takie lepkie, rzadkie, no nie, raczej nie. No to zobaczmy, no. Nie, nie, daj spokój, szkoda otwierać, bo się zapluje znowu. Mam nagrane, to ci pokażę. Co masz nagrane? To bolero miłości. Która to? O, graj, o, tu. Widzisz? A wszystko te czarne oczy. On nie taki brzydki. Powiem ci, że w Dąbrowie Górniczej by go z łóżka nie wyrzucili. Tu